Od wielu lat środowiska seksualizujące polskie dzieci starają się o możliwość przekazywania uczniom wulgarnych treści. Z tego względu postanowiliśmy przygotować przewodnik o prawach rodziców. W tym przewodniku wskazujemy i przypominamy m.in., że proces wychowania jest zasadniczo odrębny od nauki. Ramy tej ostatniej wyznaczane są w podstawie programowej. Tymczasem w procesie wychowania to rodzice odgrywają pierwszoplanową, główną rolę, realizując swoje konstytucyjne prawo do zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami. Ten obszar ich uprawnień jest podważany na zasadniczo dwóch polach. Po pierwsze, w ramach i w obszarze aktywności organizacji zewnętrznych, które podejmują starania o to, by móc prowadzić na terenie szkoły różnego rodzaju warsztaty, zajęcia i pogadanki, które zasadnie mogą budzić wątpliwości wielu rodziców. Należy tu pamiętać o tym, że warunkiem wejścia takiej organizacji na teren szkoły jest nie tylko zgoda dyrektora, ale także pozytywna opinia Rady Rodziców. Z tego względu aktywność Rady Rodziców i jej czujność ma zasadnicze znaczenie. Nawet jednak, gdyby Rada Rodziców nieopatrznie wydała zgodę na aktywność danej organizacji na terenie szkoły, istnieje jeszcze możliwość sprzeciwu co do udziału danego dziecka w zajęciach przez jego rodzica, zgodnie z zasadą podwójnej zgody, czyli zgody najpierw Rady Rodziców na obecność organizacji w szkole, a później zgody samego rodzica. Drugim obszarem, na którym dochodzi do podważenia praw wychowawczych rodziców, jest edukacja obowiązkowa. Są przedmioty obowiązkowe. Otóż zdarza się, że w ramach tych przedmiotów przekazywane są treści, które wykraczają poza podstawę programową. W ten sposób próbuje się obejść niejako prawa rodziców, uniemożliwiając im wyrażenie sprzeciwu wobec udziału dziecka w danych zajęciach. Prowadzi to do przekształcenia praw rodziców w iluzję, bo oto okazuje się, że rodzic może decydować o zajęciach dziecka o udziale dziecka w zajęciach z tańca albo w zajęciach plastycznych, ale nie może decydować o udziale dziecka w zajęciach dotyczących wspomnianych przed chwilą tematyki seksualności, płciowości, małżeństwa, rodziny. Nadużyciom dokonywanym w obu wcześniej wspomnianych obszarach, czyli zarówno w zakresie działalności organizacji zewnętrznych, jak i tym dokonywanym podczas zajęć obowiązkowych, można przeciwstawić się, składając rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, które razem z innymi pożytecznymi wskazówkami, radami umieściliśmy w naszym przewodniku o prawach rodziców, zamieszczonym na naszej stronie internetowej.